Sprawdź, czy podane zdanie jest tautologią. Tautologia jest to zdanie, które jest zawsze prawdziwe. Aby sprawdzić, czy nasze zdanie jest tautologią, stworzymy tabelkę. W pierwszej kolumnie umieścimy wyrażenie P, w drugiej wyrażenie Q. Teraz wypiszemy wszystkie możliwe zdarzenia. Może być tak, że oba zdania P i Q są prawdziwe. P prawdziwe, Q fałszywe. P fałszywe, Q prawdziwe. I oba zdania będą fałszywe. Zapiszemy sobie wyrażenie P i Q. Dalej w kolejności będzie nieprawda, że P i Q. Po prawej stronie równoważności mamy nieprawda, że P. Dalej mamy nieprawda, że Q. Oraz nieprawda, że Q lub nieprawda, że, nieprawda, że P lub nieprawda, że Q. Lewą stronę równoważności nazwijmy sobie literką L, a prawą stronę literką P, żeby nie przypisywać do naszej tabelki całego naszego wyrażenia. Zapiszemy sobie, że L wtedy i tylko wtedy, gdy P. Teraz będziemy określać, czy podane zdanie jest prawdziwe czy fałszywe. W trzeciej kolumnie mamy koniunkcję, czy mamy P i Q. Wyrażenie P i Q jest prawdziwe tylko wtedy, gdy oba zdania i P i Q są prawdziwe. Czyli w pierwszym wypadku oba są prawdziwe, czyli zdanie jest prawdziwe. W drugim, w trzecim i w czwartym wypadku zdania będą fałszywe. Nieprawda, że jakieś wyrażenie spełnione jest oczywiście odwrotnością danego wyrażenia. Tu mamy P i Q. Było prawdą, więc teraz nieprawda P i Q to będzie fałsz. Tu mamy na odwrót, czyli będziemy mieli prawda, prawda, prawda. Teraz mamy nieprawda, że P. Nasze wyrażenie P tutaj było prawdą, czyli nieprawda, że P będzie fałszem. Tu było prawdą, czyli będzie fałszem. Tu było fałszem, czyli będzie prawdą. Tu było fałszem, więc będzie prawdą. Nieprawda, że Q. Tu Q było prawdą, czyli nieprawda, że Q to będzie fałsz. Tu był fałsz, czyli teraz będzie prawda. Tu była prawda, czyli teraz jest fałsz. I tu był fałsz, czyli teraz mamy prawdę. Teraz mamy alternatywę, czyli mamy wyrażenie nieprawda, że P lub nieprawda, że Q. Czyli porównujemy te dwie kolumny. Alternatywa jest prawdziwa wtedy, gdy przynajmniej jedno ze zdań jest prawdziwe. W naszym pierwszym wypadku oba zdania są fałszywe, czyli alternatywa również będzie fałszywa. Tu mamy jedno ze zdań jest prawdziwe, czyli mamy prawdę, tu jedno ze zdań jest prawdziwe, czyli jest prawda, tu oba są prawdziwe, czyli również jest prawda. Teraz mamy lewą stronę, wtedy i tylko wtedy, gdy zachodzi prawa strona. Czyli nasza lewa strona to była ta kolumna, a prawa strona to była ta kolumna. Równoważność jest prawdziwa wtedy i tylko wtedy, gdy z fałszu dostajemy fałsz lub z prawdy dostaniemy prawdę. Zobaczmy, tu mamy z fałszu dostajemy fałsz, czyli równoważność jest prawdziwa. W drugim wypadku mamy z prawdy dostajemy prawdę, czyli mamy prawdę. Z prawdy dostajemy prawdę, czyli jest jedynka. I z prawdy dostajemy prawdę, czyli mamy jedynkę. Jeżeli w końcowej kolumnie dostajemy same jedynki, oznacza to, że nasze zdanie jest tautologią.